W maju 2003 roku nawet prasa codzienna informowała o postępach matematyki. Mianowicie rozwiązano, prawdopodobnie dowód jeszcze nie jest sprawdzony, blisko stuletnią hipotezę Poincaré dotyczącą topologii. Ta hipoteza jest jednym z siedmiu najważniejszych problemów matematyki obecnych czasów. Żeby zrozumieć, to najpierw cofnijmy się do 1900 roku. Otóż wtedy, u progu XX wieku, na Kongresie Międzynarodowej Unii Matematycznej sformułowano 23 najważniejsze problemy matematyki nadchodzącego stulecia, czyli XX. Ja powiedziałem sformułowano, ale sformułował to i opracował jeden człowiek, David Hilbert, niekwestionowany matematyk numer jeden tamtych czasów, jeden z ostatnich ludzi, którzy ogarniali całość matematyki. Z tych 23 problemów na XX wiek większość została rozwiązana w ciągu stulecia. Zostało kilka. Obecnie, w 2000 roku właśnie, Instytut Kleja w Paryżu postawił siedem najważniejszych zagadnień matematyki XXI wieku. Jest wśród nich słynna hipoteza Riemanna, o której teraz nie będę mówił, ale to jest jeden z jeszcze nierozwiązanych problemów Hilberta, czyli no, hipoteza ma sto kilkadziesiąt lat. Już w 1900 roku była uznana za bardzo ważną i bardzo trudną. Jest wśród nich, czy była do niedawna, hipoteza Poincaré, dotycząca topologii, dotycząca pewnych własności sfer wymiaru 3. Żeby w pełni zrozumieć, o co chodzi, najpierw zapoznajmy się z przestrzeniami wielowymiarowymi. Pobawmy się przestrzeniami wielowymiarowymi, zobaczmy, jaka ciekawa tam jest geometria, jakie problemy stoją przed matematykami, jakie można rozwiązywać, i dopiero potem będziemy mogli zrozumieć w całości, o co chodzi w hipotezie Poincaré. A więc przestrzenie wielowymiarowe. Co to jest wymiar? Otóż wymiar. Wiemy, że linia ma wymiar 1, że powierzchnia ma wymiar 2, że wszystkie bryły mają wymiar 3. I to już wiedział Euklides, tak sformułował pojęcie wymiaru nie do końca precyzyjnie. Ale nie mamy trudności z wyobrażeniem sobie przestrzeni dowolnego wymiaru. Jeżeli przyjmiemy taką definicję, takie określenie, może też niezbyt precyzyjne, że wymiar to jest liczba parametrów potrzebnych do opisania pewnego zjawiska. Jeżeli tak zrobimy, to wszelka mistyka nam zniknie. Na przykład, no weźmy bardzo przyziemny wzór na wielkość kapitału, do jakiego wzrośnie nasz początkowy wkład złożony w banku na ileś procent, na P procent, na L lat. Wzór dobrze znany ze szkoły, mianowicie po N latach, czy po N okresach, na które składamy pieniądze, mamy nasz kapitał wzrośnie do K0, gdzie K0 jest kapitałem początkowym, razy 1 plus P przez 100 do potęgi L tej. Jeżeli teraz popatrzymy na to okiem geometry, to okaże się, że możemy to wszystko zilustrować wykresem. Mamy w tym wzorze cztery parametry, cztery liczby, cztery wielkości: k, k0, p i l, a więc możemy traktować to jako punkt przestrzeni czterowymiarowej. I to podejście daje przynajmniej jeszcze dodatkową metodę badania takich wzorów, mianowicie jakąś geometrię. Najłatwiej określić n-wymiarową przestrzeń kartezjańską. Nazwa oczywiście pochodzi od Kartezjusza. N-wymiarowa przestrzeń kartezjańska jest to zbiór wszystkich układów liczb x1, x2 do xn, czyli takich ciągów n elementowych. Wszyscy pamiętamy, że na płaszczyźnie mamy układ współrzędnych. Każdy punkt płaszczyzny to są dwie liczby, rzędna i odcięta.
odcięta i rzędna, powinienem powiedzieć. W przestrzeni mamy x, y, z. I jeżeli pociągniemy dalej tę analogię, to będzie, to otrzymamy przestrzeń kartezjańską dowolnego wymiaru. Na przykład, o tutaj widzimy, 1, 3, minus 5, 7 jest punktem przestrzeni czterowymiarowej. Taka przestrzeń ma geometrię bardzo prostą, opartą na pojęciu odległości, jak prawie każda geometria, jak bardzo dużo geometrii. Oparte jest to na twierdzeniu Pitagorasa. Odległość dwóch takich punktów określamy takim wzorem suma kwadratów różnic współrzędnych. Suma kwadratów różnic współrzędnych. Jeżeli punkt A jest, może przeczytam, 5, 3, 5, 12, punkt B jest 2, 4, 5, 6, to odległość jest równa pierwiastkowi kwadratowemu liczby właśnie kwadratów różnic współrzędnych. Po obliczeniu wyjdzie 40. Jeżeli mamy odległość, to mamy całą geometrię, mamy wszelkie pojęcia, które za pomocą odległości można określić. Mamy kulę, mamy kwadrat, mamy sześcian, wszystko jedno. W ten sposób geometria staje się częścią algebry. To już wiemy, to właśnie zasługa Kartezjusza, że dostrzegł, że tak może być. Czyli geometria staje się taką sformalizowaną nauką, sformalizowaną dyscypliną matematyczną, bardzo algebraiczną. Otóż w matematyce słowo sformalizowane wcale nie jest pejoratywne. W życiu codziennym, jak mówimy sformalizowane, to mamy na myśli gburowatych urzędników, nieżyciowe przepisy. W matematyce, jeśli coś jest sformalizowane, to znaczy, że już weszło do skarbnicy wiedzy matematycznej, zostało odpowiednio skodyfikowane, właśnie zapisane w języku algebraicznym. Algebraizacja matematyki jest plonem, ja bym powiedział, 20 stulecia, może drugiej połowy 20 stulecia. Wszystko się teraz algebraizuje, czy nam się to podoba, czy nie. Spróbujmy teraz narysować sześcian. Rzecz bardzo prosta, ale zwróćmy uwagę, że rysując musimy zmieścić trzy wymiary w dwóch. Sześcian ma wymiar 3, a nasze kartki papieru, nasze tablice, nasze ekrany mają wymiar 2. Więc wiadomo, że coś musimy stracić. Ale z tym się umiemy uporać. Oto jak rysować sześcian. Oto jak powstaje sześcian. Możemy narysować tak. Bierzemy kwadrat i przesuwamy go w trzecim wymiarze. O! Są dwa kwadraty, jeden z nich został przesunięty, jeden powstaje z drugiego za pomocą przesunięcia i uzupełniamy to do sześcianu. Oto widzimy sześcian. Od lat szkolnych jesteśmy trenowani, że te kreski na ekranie to nie są takie linie przecinające się, tylko widzimy tutaj sześcian. Widzimy tą stereometrię, widzimy tę przestrzeń, której no jako żywo na płaskim ekranie nie ma. Ale każdy widzi tutaj sześcian. Zamiast x, y, z, zamiast współrzędnych, możemy, czy zamiast kierunków osi x, y, z, możemy pisać czarny, niebieski, zielony. Jeden wymiar jest czarny, prostopadły do niego jest zielony, prostopadły do tych dwóch jest niebieski. To jest to samo co x, y, z. Wykorzystajmy to teraz do narysowania bryły czterowymiarowej. Za chwilę zobaczymy na ekranie rysunek bryły. To jest pewna subtelność. Ekran jest dwuwymiarowy, nasza bryła będzie czterowymiarowa. Stracimy więcej niż jeden wymiar, stracimy aż dwa wymiary, ale rysunek zostanie. Jak powstaje bryła czterowymiarowa? Ano weźmy ten sześcian i przesuńmy go w czwartym wymiarze. Otóż pytanie, czym jest ten czwarty wymiar, to nie jest matematyka. To jest filozofia, w którą się nie zagłębiam. A więc wybieram sobie czwarty wymiar, nazwę go czerwonym i przesuwam wzdłuż czwartego wymiaru. Muszę znaleźć dla niego miejsce na płaszczyźnie. Już miejsce dla trzeciego wymiaru wybrałem dowolnie. To jest taki ukośny kierunek, niebieski, między,
jednym, a drugim. Wymiar czerwony niech biegnie w dół. Oto przesuwam. Przesuwam mój niebiesko-czarno-zielony sześcian wzdłuż czwartego wymiaru, który reprezentuję, przedstawiam na ekranie, na rysunku, jako kierunek tak w dół. I oto, proszę Państwa, bryła czterowymiarowa, a dokładnie jej rysunek. Prawda, że ładne? Można ten rysunek zrobić estetyczniej, ładniej, bardzo symetryczny rysunek i łatwo taką kostkę, bo tak to się nazywa, badać. Jej własności. Zadanie pierwsze. Rozwiążemy, policzmy, ile wierzchołków ma taka kostka. No to nie trudno policzyć, jest ich dość dużo, ale 16. Dlaczego 16? Sześcian ma 8 wierzchołków. Wobec tego kostka ma 2 razy więcej, bo powstaje z 2 sześcianów. Liczmy dalej. Ile krawędzi ma taka kostka? No też łatwy rachunek pokazuje, że są 32 krawędzie, można policzyć. Ile ma ścian dwuwymiarowych? 24. Jak to policzyć? Nie tak trudno. W najgorszym razie można wszystkie na rysunku porachować. Ale taka kostka ma jeszcze ściany trójwymiarowe, bo ona sama jest w wymiaru 4, wobec tego ma 8 ścian trójwymiarowych. Każda z nich jest sześcianem. Bryła wymiaru 3 jest w przestrzeni czterowymiarowej taka cienka. Tak jak kwadrat, czy prostokąt, czy dowolny prostokąt, czy dowolna figura płaska w przestrzeni. Ona też jest cienka. A więc mamy takie liczby 16, 32, 24, 8. Jaki jest związek między tymi liczbami? Ano taki, 16 minus 32 dodać 24, odjąć 8 jest 0. Otóż matematyk zawsze się cieszy, gdy dostanie 0. Znaczy, że jest na tropie jakiegoś twierdzenia. I oto jakiego? Twierdzenie Eulera mówi, że naprzemienna suma liczby wierzchołków, krawędzi, ścian i ścian dwuwymiarowych i ścian trójwymiarowych jest równa 0. Leonhard Euler był szwajcarskim matematykiem, który spędził wiele lat w Rosji. Żył w latach 1707-1783. Więc mamy pierwsze twierdzenie o bryłach czterowymiarowych. W podobny sposób można inne rysunki robić, nawet brył pięciowymiarowych, sześciowymiarowych. Wtedy potrzeba więcej kolorów i rysunki stają się bardziej kłopotliwe. Ale wszelka mistyka może zginąć. Zginie, jeżeli popatrzymy na tą kostkę czterowymiarową, jak na zbiór drucików. Otóż takie połączenie drutów, kabli, możemy sobie łatwo zrobić. Tak połączyć kable, żeby powstała z tego taka siatka, jak przed chwilą widzieliśmy na ekranie. Można, i to polecam zadanie, dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie zapomnieli fizyki, obliczyć, jaki będzie opór całkowity takiego sześcianu czterowymiarowego, gdy do przeciwległych końców podłączymy prąd, zakładamy, że każda krawędź, która ma długość 1, ma ten sam opór. Załóżmy 1 ohm, wszystko jedno. Geometria kostki wymiaru 4 wcale nie jest trudna. Jest to jedna z najprostszych figur brył wymiaru 4. Obliczmy na przykład długość przekątnej. Pamiętamy ze szkoły, długość przekątnej kwadratu wynosi pierwiastek z 2 razy a, gdzie a jest długością boku. Dla sześcianu może pamiętamy, że jest równa pierwiastek z 3 razy długość boku. Jak to jest dla naszej kostki wymiaru 4? Na tym rysunku widzimy trójkąt różowy, który jest prostokątny. Dlaczego jest prostokątny? Bo każdy dodatkowy wymiar, każdy następny wymiar, każdy następny kierunek jest prostopadły do wszystkich pozostałych. Wobec tego widzimy trójkąt prostokątny. W nim jedna z przyprostokątnych ma długość 1, bo to jest krawędź sześcianu zwykłego. Druga przyprostokątna ma długość pierwiastek z 3, dlatego że to jest przekątna sześcianu, zwykłego sześcianu.
Wobec tego stosujemy twierdzenie Pitagorasa. Długość przeciwprostokątnej to jest pierwiastek z sum kwadratów przyprostokątnych. Po bardzo łatwych rachunkach wychodzi pierwiastek z 4, a więc 2. Przekątna kostki czterowymiarowej ma długość 2. Obliczyliśmy to stosując twierdzenie Pitagorasa. W bardzo podobny sposób można wykazać, że długość przekątnej kostki n wymiarowej jest to równa pierwiastek z n. Rozwiązaliśmy pierwsze proste zadanie o geometrii kostki wymiaru 4. Nie mogę wchodzić głębiej w teorię, w inne zadania. Niektóre zadania łatwe będą potem.